Zza kulis w Chili Z. Przy mikrofonie Max Ber, witam i zapraszam na następną rozmowę zza kulis, a naprzeciwko mnie Magdalena Madej. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć Max. Mogę o tobie mówić alpinistka, himalaistka, jak ty siebie najczęściej przedstawiasz z perspektywy pasji, zawodu, z perspektywy tego, co oczywiście robisz na co dzień. Myślę, że zdecydowanie bardziej odpowiednim będzie użycie jakby pasji, czyli pasjonatka gór, bo biorąc pod uwagę naszą historię w himalaizmie, to myślę, że moje osiągnięcia są za niskie, żebym mogła się w taki sposób... A w środowisku samych, powiedzmy, himalaistów, czy osób, które w tej chwili też dokonują pewnego rodzaju wielkich wyczynów, są jakieś takie pułapy, od któregoś momentu środowisko zaczyna właśnie cię przyjmować jakoś tak bardziej lub mniej? W którym momencie to się rozpoczyna? Nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć, bo ja mieszkam w Wietnamie, więc jestem odizolowana zupełnie tutaj od tej społeczności, więc nie mam kontaktu z środowiskiem gór w Polsce, więc... A w którym momencie twoja pasja do gór tak wybrzmiała w twoim sercu bardzo mocno? Od czego to się zaczęło? Znaczy, myślę... Ja się w ogóle wychowywałam w Zakopanem, więc od 7 roku życia, od 6 w zasadzie, mieszkałam tam przez 13 lat i no góry były takim moim placem zabaw. To było moje środowisko, w którym spędzałam czas. Nigdy to nie był sport zawodowy, ale jakby był w ramach hobby i po prostu tego, w jaki sposób spędzałam wolny czas jako dziecko, więc z moją mamą co weekend wychodziłyśmy w góry, w zimę jeździłam na nartach, czy mieszkałam akurat naprzeciwko Kozieńca pod Antałówką, małymi górkami, więc one zawsze były dla mnie czymś bardzo oczywistym i naturalnym. A powiedz mi, ta przygoda z tym alpinizmem, można powiedzieć, z pasji rozpoczęła się w momencie jakiegoś przełomu w twoim życiu? Ta pasja do tego, by poza Zakopane pójść nieco wyżej i wyżej, będziemy odsłaniali za chwilę, jakie szczyty już udało ci się zdobyć. Natomiast no, ten najpiękniejszy, nie wiem czy najtrudniejszy, może nie, ale najpiękniejszy, najwyższy Mount Everest jest już na twoim koncie i to jest no, nie lada wyczyn, więc zakładam, że w którymś momencie morskie oko przestało cię kręcić i zaczęła się jakaś drastyczna zmiana. To jest zupełnie inna historia, bo ja po prostu po liceum wyprowadziłam się z Zakopanego i przeprowadziłam się do Warszawy, zaczęłam studiować, więc po prostu z sytuacji życiowej przestałam być w górach. Pojedynczo w wakacje wyjeżdżałam na przykład w Alpy, ale to, że znalazłam się w Himalajach, było trochę przypadkiem. Bo około 4 lata temu wyjechaliśmy z mężem z Polski na kontrakt. Akurat wtedy do Malezji, na tropikalną wyspę Langkawi. I ze względu na to, co się wydarzyło, akurat był to okres covidowy, więc świat się zamknął, biznesy stanęły, turystyka tak samo. Po 2 latach widzieliśmy, że musimy zmienić miejsce pobytu. I któregoś dnia mój mąż przyszedł do domu i powiedział, że możemy się przenieść do Katmandu w Nepalu. Więc zastanawiając się szybko nad tym, myśląc, gdzie to w ogóle jest na mapie świata, mówię, kurczę, to są Himalaje. I mówię, co teraz? No i mówię, dobra, chodź, przeprowadźmy się, spróbujmy, zobaczmy. Jakby nie znamy nikogo nawet, kto mieszkał w Nepalu, a ja od pierwszego momentu czułam, że tak, że chcę tam pojechać, niezależnie od tego, jakie warunki życia będą tam, to czułam od razu, że chcę spróbować i pojechać. I wiedziałam, przeprowadzając się do Nepalu, wiedziałam, że będę chciała po prostu postawić na to, żeby być jak najwięcej w Himalajach. Aczkolwiek wiesz, no nie przyszło mi do głowy, że będę wchodziła na 8-tysięczniki, tak w pierwszej kolejności oczywiście to było marzenie, żeby pójść na trekking po prostu w Himalajach. Więc. O tym całym procesie z Magdaleną Madej będziemy rozmawiali po krótkiej przerwie. Wracamy do was za chwilę.
Dzisiaj rozmowa z zakulis, rozmowa o Himalajach, rozmowa o ośmiotysięcznikach, a naprzeciwko mnie zdobywczyni jednego właśnie z nich, najwyższego Mount Everest, Magdalena Madej. Przed przerwą wspominałaś, że wyjechaliście z mężem na kontrakt. Co to był za kontrakt? Rozumiem, że twoja droga zawodowa była kompletnie inna i de facto rozwijaliście się w jakimś innym trybie, w innych standardach, można by rzec, zawodowych, i nagle na mapie pojawiło się Katmandu, tak jak wspominałaś. Tak, tutaj w dużym skrócie, żeby nie rozwijać tego, jakby przeprowadzaliśmy się ze względu na pracę mojego męża, więc ja zostawiłam tutaj po prostu w Warszawie to, czym się zajmowałam wcześniej, pracując powiedzmy w korporacji, w sprzedaży, w marketingu, i musiałam znaleźć dla siebie po prostu nowe możliwości na realizację siebie. A powiedz mi, jak to jest, kiedy już twoja noga staje w Katmandu, orientujesz się, że okej, mieszkałam w Warszawie, pracowałam w korporacji, można by rzec, trochę żyłam życiem jak wiele osób, i nagle dochodzi w krótkim odstępie czasu do tak drastycznych zmian. Jakie to jest uczucie w tym momencie? Myślę, że ta największa taka zmiana była w momencie, kiedy się przeprowadziliśmy podczas tej pierwszej przeprowadzki, czyli z Warszawy do Malezji. I to trochę był szok dla mnie na pewno, bo ja intensywnie pracowałam, więc zostawiając to ze sobą i przeprowadzając się na wyspę, która też zwalnia, życie wygląda tam zupełnie inaczej, no musiałam się oswoić z tym, że to jest moment na to, żebym odnalazła się w nowej rzeczywistości, że prawdopodobnie w tym miejscu nie będę mogła wykonywać jakby tego zawodu, który wcześniej robiłam, więc muszę znaleźć nowy pomysł na siebie. I pomógł mi chyba w tym lockdown, czyli taki moment, w którym okazało się, że nagle wszyscy wokół nie mogą pracować. I zupełnie zmieniłam swoje postrzeganie tej sytuacji, w której się znalazłam, ciesząc się z tego tak naprawdę, bo możliwe, że to się przydarzyło raz w moim życiu, że jestem w takiej sytuacji, w tak pięknym miejscu i powinnam tak naprawdę docenić, gdzie jestem, a po prostu spojrzeć na to, co jest wokół mnie i zastanowić się, jak wykorzystać tą przestrzeń do tego, żebym mogła się dalej spełniać zupełnie w innych kategoriach, ale można robić naprawdę super rzeczy. No i jak się żyje na wyspie? Co ci pierwsze przyszło do głowy do tego, żeby się właśnie spełniać? Bo rozumiem, że wtedy jeszcze to był moment, w którym no to Katmandu nie było w ogóle w planach, ono się pojawiło, coś się zmieniło, a to też są duże zmiany, bo przeprowadzka, zwłaszcza teraz, kiedy nas słuchacie zimą z szarej Polski, w której paleta barw no, bywa bardzo, bardzo mocno osadzona w odcieniach szarości, do Malezji, to jest duży przeskok. Często ludzie sobie myślą, a chciałabym rzucić to wszystko i wyjechać. Jakie są te odczucia, kiedy właśnie wychodzisz z tych trybików, takiego, wiesz, zaplanowanego życia codziennego, w którym masz zadania zespołowe, zadania w pracy, i nagle musisz się zorganizować tak naprawdę na nowo w zupełnie innym miejscu. Wydaje mi się, że ja jestem elastyczną osobą. Jakby te zmiany w życiu traktuję jako taki duży, nie nagroda, ale coś naprawdę niezwykłego. Tak? I zmieniając miejsce zamieszkania jest trochę tak, jakbym otwierała życie na nowo. Więc warto mieć szeroko oczy otwarte i spojrzeć na to, co możemy zrobić. Nie zamykać się, nie myśleć o tym, że konkretnie, nie wiem, chcę iść w tym kierunku i szukać rozwiązań w tym, co robiłam do tej pory. Jakby no, zupełnie na Langkawi zajęłam się czymś innym i dotyczyło to ochrony rafy koralowej i przesadzaliśmy tak naprawdę, budując nursery coral, czyli taki mały basen, który był imitacją środowiska morskiego. Próbowaliśmy tam rozmnażać rafę koralową i przesadzać ją do morza, więc była to taka bardziej praca w formie wolontariatu, ale coś
niesamowitego, czego w ogóle jakby w życiu nigdy nie planowałam, nie myślałam, że coś takiego się zdarzy. Połączyłam to również z nurtowaniem i myślałam, w planach było zrealizowanie Dive Mastera, żebym mogła być instruktorem i po prostu pracować w taki sposób. No niestety ten lockdown trochę pokrzyżował plany i... No i nie pozwolił nam na realizację pewnych rzeczy, ale okazało się, że się przeprowadzamy w inne miejsca. O Katmandu i o tym, co się wydarzyło dalej w Himalajach po krótkiej przerwie, wracamy do was za chwilę. Rozmowa zza kulis, naprzeciwko mnie Magdalena Madej. Rozmawiamy o tym, jak to jest rozpocząć życie w Himalajach. Dzieje się zwrot akcji, dzieje się lockdown, zawodowe sytuacje powodują, że nagle lądujesz w Katmandu, w Himalajach i rozpoczynasz swoje życie i jakie to uczucie, kiedy no tak naprawdę stajesz u podnóża tych gór, pięknych gór w Nepalu i wiesz, że to będzie teraz twoje miejsce na ziemi. Wcześniej Tatry, wcześniej Zakopane, a nagle te najwyższe widoki na świecie. No, do gór z Katmandu mamy jeszcze daleko, bo prawie 100 kilometrów, więc... Pierwsze zderzenie z Katmandu i to jest już ogromnym szokiem, bo zupełnie inny charakter miasta. No, ale też jakby losy się tak fajnie ułożyły, że poznałam tam grupę wspinaczy, którzy w roku poprzednim weszli na szczyt K2 zimą, więc... Okej, czyli to ta grupa cudownych Nepalczyków, Szerpów, którzy jeszcze w ten piękny sposób zaczekali na siebie i weszli po prostu w 10. To jest w ogóle... Jedna z piękniejszych chyba historii w świecie himalaizmu, która naprawdę zrobiła na mnie piorunujące wrażenie w momencie, w którym w ogóle tak naprawdę, nie chcę powiedzieć, nie interesowałem się tym tematem, bo jest to niesamowicie ciekawe, ale dla laika to już jest coś niesamowicie symbolicznego, a dla osoby, która naprawdę jest w tym świecie, to musi być jakaś magia. Tak, więc no, można powiedzieć, że się znalazłam w idealnym miejscu i czasie. A tak naprawdę jeszcze samo Katmandu, wiesz, ta społeczność górska jest mała i bardzo, bardzo zrzeszona, więc tam się po prostu wszyscy znają, niezależnie od tego też, z jakich firm ekspedycyjnych są. I okazuje się, że nagle, że jest w środowisku, w którym wszyscy wchodzą w góry. I wszyscy mają na koncie co najmniej kilka albo kilkanaście wejść na ośmiotysięcznik. I wszyscy mniej więcej, którzy przyjeżdżają nawet do Katmandu w tym okresie sezonu górskiego, to też są osoby, które przyjeżdżają po to, żeby pójść na trekking albo wejść na jakąś ekspedycję. Więc po prostu, czy chcesz, czy nie, jesteś w tym środowisku i zaczynasz żyć tym. I okazuje się, że to jest zupełnie... No jest to dla Szerpów, jest to zupełnie normalne, że podejmuje się takie wyzwanie, żeby wejść na, nie wiem, powiedzmy sześciotysięcznik w Himalajach. I myślę, że ta sytuacja mi bardzo pomogła w tym, żeby podjąć decyzję, żeby spróbować i podjąć się pierwszej wyprawy. Bo nie wiem, czy w ogóle byłabym w stanie sobie, mieszkając tutaj w Polsce, na przykład wymyśleć, że mam takie marzenia i chciałabym to osiągnąć. Jednak jest bardzo daleko i nie mając też takiego wsparcia ludzi, którzy to realizują, którzy mogą ci powiedzieć, jak się przygotować i czy treningowo, czy w ogóle z wyposażeniem, no, ciężko byłoby zrealizować taki plan. Nie mówię, że nie jest to możliwe, absolutnie, ale będąc tam, to było zupełnie naturalne. Czyli to jest pewnego rodzaju networking, który zaczyna cię wciągać, dokładnie, po prostu tak. Zasysać dokładnie, do tak. Środka. Ale to, co mnie najmocniej zastanawia, to, że słyszałem piękną rozmowę z Krzysztofem Wielickim na temat też tego, jak ten himalaizm ewoluuje cały czas, jak to się zmienia. Trochę odnoszę wrażenie, że pomiędzy tymi takimi starodawnymi wyprawami w góry, tym zdobywaniem, a nie wchodzeniem, bo też słyszałem, że to się czasami troszeczkę rozgranicza. Oczywiście w którymś momencie tutaj dla laika trochę się zaczyna fanatyzm, który jest pewnie nieograniczoną miłością. Natomiast to, co chciałbym z tobą zgłębić po krótkiej przerwie, to jest fakt tego, czy rzeczywiście komercyjne wchodzenie na
przykładowo Mount Everest, a takie powiedzmy pro-zawodowe, to są dwa różne światy, czy tak naprawdę dochodzi do jakichś takich różnych animozji pomiędzy ludźmi, którzy atakują te szczyty. To wszystko jest dla nas bardzo ciekawe. Tu z perspektywy powiedzmy nieco kilku metrów nad poziomem morza, więc wracamy do was po krótkiej przerwie. Rozmowa z zakulis. Naprzeciwko mnie Magdalena Madej mówi o sobie pasjonatka gór, a jednak na koncie ma wejście na Mount Everest. Przed przerwą zapytałem cię o to, jak rozpocząć de facto swoją przygodę z Himalajami w taki sposób, by się w nich zakochać, ale by trochę też poczuć środowisko. Środowisko, które jest na pewno bardzo specyficzne, no i żeby w nie wejść, trzeba mieć jakąś albo strukturę, albo też jakoś się konkretnie zachowywać. Może trzeba być po prostu 100% naturalnym. Jak to jest wchodzić w środowisko osób, które no na pewno mają swój świat bardzo hermetyczny. Mam na myśli dołączenie do takiej społeczności, która rusza atakować ośmiotysięczniki. W samym Nepalu myślę, że ta społeczność jest bardzo otwarta. Więc ja osobiście dostałam bardzo duże wsparcie od wszystkich, niezależnie czy od szerpów, czy to od osób, które już jakby były na któreś, na innych ekspedycjach. I to mi bardzo dużo dało. Dało mi też poczucie takiego, że warto spróbować. Pamiętam, kiedy właśnie przyjechałam do Katmandu i pierwszy raz poznałam dwie dziewczyny, można powiedzieć też amatorki, jakby bez sportowego, zawodowego doświadczenia i życia. I spojrzałam na nie i mówię, kurczę, te dziewczyny wyglądają tak jak ja. No w sensie jakby nie wyróżniają się niczym specjalnym, tak? Jedna z nich, z tego co pamiętam, wyszli tamtego sezonu na Manaslu bez tlenu. Więc w ogóle było dla mnie, osiągnięcie w zasadzie no, niewiarygodne. A miałam przed sobą żywy dowód na to, że jeżeli chcesz, to można podejść do tego planu i przygotować się i to zrealizować. A poza tym jeszcze każdy mówił, jak się pytałam o ocenę, słuchaj, czy myślisz, że powinnam, czy spróbować. I od każdego zawsze słyszałam, że no pewnie powinnaś spróbować. No jakby jestem tutaj w tym miejscu, w Nepalu, w Katmandu, mam dosłownie Himalaje na wyciągnięcie, więc wręcz czułam taką odpowiedzialność w sobie, że niespróbowanie byłoby niewykorzystaniem tej sytuacji, w której jestem, więc i od wszystkich znajomych miałam ogromne wsparcie, no i też od swojego męża, który mnie jakby zachęcał do tego, mówi, myślę, że bardzo rozsądnie, też zawsze wszystkim powtarzam, że jeżeli idzie pierwszy raz na wyprawę, zresztą na każdą, bez oczekiwań wejścia na szczyt, jakby gdziekolwiek dojdziesz, jeżeli idziesz pierwszy raz podnosząc swój pułap wysokości, to jest tak naprawdę twoje osiągnięcie. A każda wyprawa uczy i przede wszystkim przyzwyczaja cię też do tych trudności i rzeczy, które na początku wydają ci się zupełnie niemożliwe. Nawet jeżeli chodzi, nie wiem, o mycie głowy, o spanie w namiocie przy minus 20 stopniach, każda wyprawa dodaje ci doświadczenia po prostu. Jeżeli myślisz o tym, że chcesz i ciągnie cię do tego, to musi być ten moment, w którym po prostu musisz zaryzykować i spróbować. Czy w takim razie możemy powiedzieć, bo ciśnie mi się to na usta, że Himalaje są dla wszystkich? To jest tylko kwestia percepcji? Ja uważam, że tak, aczkolwiek myślę, że musimy tutaj powiedzieć, że dla wszystkich miłośników gór, które mają już doświadczenie. I mówię tutaj na przykład o trekkingu, bo trekking w Himalajach, jeżeli ktoś nie ma problemów z adaptacją do wysokości, bo to też jest taki czynnik, który może nas niestety jakby nie pozwolić nam przebywać na tej wysokości, to uważam, że tak, trekking jest
no niesamowite. To jest przebywanie tam, w najwyższych górach świata. Jeżeli ktoś to kocha i lubi, to uważam, że jest takim top jeden jakby na liście. I można się do tego przygotować jak najbardziej. Jakby na samym trekkingu nie ma ekspozycji, niebezpiecznych przejść, odcinków. Jest to ogromne wyzwanie, owszem, bo jesteś 2 tygodnie, czy może nawet dłużej, poza domem, w ciężkich warunkach, w minusowej temperaturze, codziennie przechodzisz kilkanaście kilometrów, codziennie pokonujesz kolejne przewyższenie i życie na wysokości tam od nawet 3400, 4600 czy 5300, jak jest Base Camp, Everest Base Camp, to nie są łatwe warunki do życia i jest to bardzo często szok dla ciała, pierwsze noce na takiej wysokości. Ale dla osób zdrowych, które mają, dbają o swoją sylwetkę i wiesz, i robią coś na co dzień, no to jest oczywiście jak najbardziej, wiesz, do zrealizowania. O tym, jak to zrealizować, jak gonić marzenia, sky is the limit i jeśli wchodzisz na ten Everest, to chyba, a nawet na pewno bliżej nieba już się nie da być. Będziemy rozmawiali dalej w podcaście z Magdaleną Madej. Ja tobie pięknie dziękuję. Dziękuję serdecznie. Słyszymy się niebawem. Kłaniam się nisko, Max Berry. Jak zwykle zapraszam za tydzień, a jeśli jesteście dalej z nami, to chodźcie do podcastu. Tam dalej będziemy rozmawiali. Do usłyszenia. Magdalena Madej naprzeciwko mnie. Rozmowa zza kulis. Jesteśmy w podcaście. To, co mnie interesuje, to fakt tego, że weszłaś na Mount Everest. Sama wcześniej wspominałaś, że trzeba mieć do tego jakieś przygotowanie, ale powiedzmy takie racjonalne. Jesteś wysportowaną osobą, która trekkinguje, ma jakąś wydolność i możesz się czegoś podjąć, chociażby tego, żeby wejść, rozumiem, na te 5300. To już jest jakieś osiągnięcie, że pojawiasz się na tym base campie, czy to jest takie minimum? Znaczy, to o czym przed chwilą mówiliśmy, to było takie przygotowanie do trekkingu, okay. Nie do wejścia na Mount Everest. Okej, okay. Dobrze. Bo to są już zupełnie inne przygotowane. Jeżeli chodzi o Everest Base Camp, uważam, że jest to wyzwanie, ale racjonalnie i tak szczerze powiedziawszy, z punktu widzenia Nepalu, no to jest to punkt startowy, jeżeli chodzi o wejścia na szczyty. W Nepalu w zasadzie wzniesienia czy góry, czy szczyty poniżej tam 6000 metrów często nie mają nawet swoich nazw góry, albo nie są kwalifikowane jako same szczyty, tak jak na przykład Kalapatar ma 5600 i jest to taki punkt widokowy. No bo jeżeli jesteśmy w base campie, który jest na 5300, to tak naprawdę od tego pułapu, no jasne, zaczynamy wejście na szczyt, więc takim kolejnym krokiem, jeżeli mówimy o wejściu w Himalajach, no to jest już to 6000, czyli z punktu widzenia tutaj na przykład Europy, no to jest ogromny przeskok. Tak. Ale w momencie, kiedy jesteśmy w Himalajach, to jest tak naprawdę wejście z base campu, które w zależności od szczytu może być nieco niżej, na 6000 metrów. A co skłoniło cię do tego, żeby będąc już w tej społeczności zachęcona przez wszystkich zaatakować akurat Mount Everest? Znaczy, no po drodze było kilka innych gór. Okay. I to nie było... Czyli też to nie jest tak, że wchodzimy po prostu, bo nam się podoba, nie, bo chcemy. No wiesz, ja nie wiem, jestem laikiem i musisz mi opowiedzieć o tym, co po kolei, jaki to jest etap, krok po kroku, w którym momencie już odpowiedzialność, ale też i trochę fantazja może nas pokierować właśnie, żeby wejść na ten taras widokowy Więc świata. Moje przygotowania do Everestu, można powiedzieć, ale jakby to nie były zaplanowane przygotowania. To nie jest tak, że ja myślałam, przyjeżdżając do Everestu, że tak, to jest mój cel. Przyjeżdżając do Nepalu, że Everest jest moim celem. Tylko po prostu realizowałam kolejne swoje plany i możliwości, które miałam. No to można powiedzieć, że do tego momentu były 2 lata, w którym ja cały czas byłam i w treningu, i w każdym sezonie w górach. Czyli pomiędzy jednym wejściem na szczyt był później czas na regenerację, treningi, kolejne wejście. No to już trochę brzmi nie jak bycie pasjonatem gór, tylko jak bycie
pół albo konkretnie zawodowcem, no bo rozumiem, że tam nie ma czasu pomiędzy na to, żeby być, nie wiem, prawnikiem, lekarzem, nauczycielem czy kimkolwiek. Myślę, że jeżeli chodzi o ośmiotysięczniki, to jest to sport bardzo wymagający i ekstremalny. Jest ogromna różnica pomiędzy sześciotysięcznikiem a ośmiotysięcznikiem i ta strefa śmierci naprawdę rozgranicza od 8000 ekstremalność i ryzyko tego sportu, więc nie wiem, czy istnieje bardziej ryzykowny i ekstremalny sport, w zasadzie myśląc o tym, już biorąc pod uwagę, jak długo trwa w ogóle sama ekspedycja, na przykład na Everest, to jest prawie 50 dni pobytu w górach. I no, ja postawiłam jakby swoje życie w góry. Wiedziałam, że chcę to robić. I wiele z moich znajomych, których poznałam na wyprawach, które realizowało kilka wejść na ośmiotysięczniki, to jest tak, że po prostu no, w danym etapie swojego życia, jeżeli masz takie możliwości, to tak naprawdę poświęcasz wszystkie swoje, czy oszczędności, swój czas i swoją całą energię na to właśnie i na przygotowanie do wejścia na taką górę, więc jest to ogromne wyzwanie. Okej, okay. A powiedz mi, ta strefa śmierci, o której ty mówisz, to jest jakiś konkretny pułap? 8000 metrów. Okej, okay. I w tym momencie jakby to są najtrudniejsze warunki atmosferyczne, jakie możemy sobie wyobrazić. Tak, to są warunki, wysokość, na której my jako ludzie nie jesteśmy w stanie przeżyć, więc maksymalna długość pobytu na takiej wysokości to jest chyba 72 godziny. Powietrze ma bardzo małą zawartość tlenu, więc jest bardzo duże ryzyko chorób wysokościowych. A powiedz mi, ty się jak przygotowywałaś przede wszystkim psychicznie do tego, by wejść tam, bo dużo osób wspomina, zwłaszcza himalajstów, że szczyty zdobywa się okej, swoim przygotowaniem, swoją masą mięśniową, czy też umiejętnościami trekkingu, czy wchodzenia bezpośrednio w górę, jak już się wbijesz w tak zwaną skałę, ale no, przede wszystkim wchodzi się głową. Tak, no myślę, że jest to prawda. Każda z ekspedycji, czyli pierwsza, którą zrobiłam Amad Ablam, później wyszłam na Lhotse, później była ekspedycja na Manaslu, to też jest ośmiotysięcznik Lhotse i Manaslu. Każda z tych wypraw uczyła mnie siebie tak naprawdę, czyli jak ja się odnajduję w takich warunkach, gdzie mam słabe punkty, gdzie muszę bardziej popracować, a gdzie sobie daję radę, albo jak sobie dawać radę z takim chociażby, nie wiem, jakimś z załamaniem czy słabym dniem w base campie, kiedy mieszkasz na tej wysokości już 2 tygodnie, jest ci notorycznie zimno, jest ci źle, masz problemy w zasadzie ze wszystkim, z oddychaniem, możesz być przeziębiony, problemy z jakieś pokarmowe. Przepraszam, że tak powiem, ale okres 50 dni dla kobiety to też jest okres, w którym jak gdyby przechodzisz chociażby przez jakiś czy cykl miesiączkowy, tak, czy cokolwiek, to jest jeszcze większe wyzwanie moim zdaniem dla kobiety niż dla mężczyzny, no bo inaczej funkcjonują nasze organizmy z czysto biologicznego punktu widzenia. To jest niesamowite w ogóle rzucenie się ha, ha, ha z motyką na słońce, ale przede wszystkim, no jak już tam jesteś i masz ten dzień w stylu, no właśnie, jakie to są dni, jak to wygląda, budzisz się i masz taką adrenalinę w sobie, jak to jest przeżyć 50 dni atakując 8000. Znaczy 50 dni to jest cała wyprawa. To jest cała wyprawa. Okay. Od powiedzmy od wyjścia na trekking do zejścia z powrotem mniej więcej. Plus, no dobrze, plus, czyli minus. Tam już w tym takim szczytowym momencie jesteś około ile? 10 dni? To może jeszcze zrobię krok do tyłu, żeby wytłumaczyć, jak to wygląda. Zaczynamy trekking. Dochodzimy do base campu, który trwa 7 dni. W base campie mamy chwilę na odpoczynek, na adaptację. Później mamy pierwsze treningi, czyli wejścia takie aklimatyzacyjne, na przykład na 5700 zejścia kolejny dzień. I pierwszym etapem jest tak zwana rotacja, czyli wchodzisz na 7000 metrów po to, żeby twoje ciało się zaadaptowało powoli do tej wysokości. I musisz zejść z powrotem do base campu. Czyli dochodzisz do kampu trzeciego,
tam w 3/4 powiedzmy drogi, może trochę mniej, schodzisz do base campu, masz czas regeneracji i czekasz na okno pogodowe, żeby wejść znowu z base campu, tym razem na sam szczyt i zejść z powrotem do base campu. Okej, okay, a te czyli okna pogodowe to są takie sygnały z niebios, że to jest właśnie ten moment i go się wykorzystuje? Czy to jest tak, że czasami możesz dostać false start? Jak wyglądają te okna pogodowe? Więc no pogoda w ogóle zmienia się na całym świecie i chyba co roku wszędzie widzimy zmiany pogodowe. W 2023, czyli w tym sezonie, w którym ja wchodziłam, te prognozy pogody, które mieliśmy, tak naprawdę mało co się sprawdzały. Były różnice, były... Więc wiesz o tym, sprawdzając pogodę, że masz powiedzmy okno pogodowe w dniach takich i takich, ale nigdy nie możesz być na 100% pewny, że ona się sprawdzi. To więc trochę wracamy do tych klimatów, kiedy Himalajści sami sobie szyli śpiwory, ortaliony i też bez GPS-a. No nie, myślę, że to są czasy, do których nigdy już nie wrócimy. Tak, i to jest tak ogromny przeskok wszystkiego, logistyki, sprzętu, dostępności do informacji, że no nie. Ale głowa zawsze zostaje ta sama przez cały ten okres czasu. I kiedy pojawiają się pierwsze takie krytyczne momenty? Miałaś taki moment, w którym myślałaś, że po co ja tu przyszłam, czy powinnam zawrócić? Jak to wygląda? Myślę, że mogę cię zaskoczyć, ale takie momenty się bardzo często pojawiają. To znaczy, we mnie nigdy nie ma czegoś takiego, że chciałabym zawrócić, że chciałabym się wycofać, ale... To jest chyba pierwszy taki sygnał, który jest właśnie największym ryzykiem, ta twoja chęć versus to, co nie, możesz. To jest po prostu tam... Może ciężko będzie ci zrozumieć, ale samo mieszkanie na wysokości 5000 metrów, spanie, czy oddychanie, czy wstawanie i zasypianie... Już mnie dusi w kocie. No dokładnie, zasypianie przy minus 20 stopni, to są po prostu takie warunki ciężkie dla ciebie. Więc musisz codziennie odnajdywać sobie takie pozytywne strony tego. A dodatkowo dochodzi jeszcze sam trekking, czy podejście, czyli po prostu, że w danym momencie jest ci ciężko. Nie jest zawsze i rzadko kiedy jest pięknie i kolorowo. Ja na przykład wiem, jak się stymulować, to znaczy wiem, jak pobudzać tą swoją energię do tego, żeby było mi trochę łatwiej to, o co pytałeś, czyli tak naprawdę wchodzi się głową i uważam, że tak. I to ma ogromne znaczenie, to czy potrafisz sam siebie zmotywować, bo jakby na tej wysokości, czy na tego rodzaju wyprawach nie możesz liczyć na kogoś, że ktoś będzie ciebie tam, wiesz, motywował, czy mówił idź dalej, czy nie. Jakby ty walczysz tylko i wyłącznie sam z sobą i to, co podświadomości będzie mówiła, to jest to, w jaki sposób będziesz wchodził tam na ten szczyt. Powiedz mi, to jest walka z samym sobą? To jest w pewnym momencie jakaś taka brawura? Co pcha najbardziej do przodu? Co ciebie pchało najbardziej do przodu? No bo rozumiem mieć cel, rozumiem siebie stymulować, ale czy to jest odwaga, czy to jest chęć realizacji marzenia? Co tobą najbardziej parło w kierunku tego, by osiągnąć ten cel? Bo to też nie jest żadne faux pas chyba, albo żadna jakaś taka duża przegrana w momencie, w którym, na którymś etapie zrezygnujesz. No nie każdy zdobywa szczyt. No tak, ale jakby jeżeli jesteś już, nie wiem, powiedzmy na tym ostatnim odcinku i tyle... Też może dla ciebie to jest trudne też z perspektywy tych wszystkich doświadczeń, ale ja myślę tu z perspektywy naprawdę laika i może kogoś, kto nagle się zainspiruje, bo to, co dla mnie jest istotne, to czy ktoś siedzący dzisiaj w Warszawie, w Gdyni, w Krakowie, czy gdziekolwiek, kto nas usłyszy, może sobie pomyśleć, okej, chcę to zrobić i od dzisiaj zaczynam plan, jak zrealizować takie swoje marzenie i też trudne na pewno jest uświadomić sobie, czy się do tego nadaje, czy też nie. No tak, ale to musisz po prostu spróbować, musisz się znaleźć w tym środowisku. Dlatego ważne jest zyskanie tego doświadczenia krok po kroku, nie rzucanie się może od razu na głęboką wodę.
Ja miałam... Mówiłaś o tym odcinku, kiedy już tak, tam ale jest. Wiesz, no i pierwsza góra akurat Amadablam, która była taką bardzo techniczną górą. Później Lhotse. Tak naprawdę ja znałam już drogę na Everest, bo Lhotse i Everest to są dwie góry, które są koło siebie i cała droga do kampu czwartego to jest ta sama droga, więc ja przy Everestie muszę powiedzieć, że no, czułam się przygotowana do tego. A jeżeli chodzi o samo wejście, no to jest tak ogromny projekt jakby w twoim życiu. Ja poświęciłam na to jakby 2 lata. Jeżeli są warunki do tego, żeby wejść i ja wchodzę i tak naprawdę to jest, nie wiem, to są jakieś moje słabości, które wiesz, z tyłu głowy mówią, że jest ci ciężko. No jest ci ciężko, no ale zawsze ci będzie ciężko. No, no przepraszam, ale zdecydowałaś się na to, żeby tam iść i łatwo nie będzie. No to idziesz dalej, bo to jest absolutnie coś normalnego, że jest ci niewygodnie, źle, że jesteś umęczony. No ale ten cel jest tak jakby nieosiągalny. No, nie wyobrażam sobie, żebym na przykład mogła zrezygnować z wejścia na szczyt, jeżeli czuję się dobrze, jeżeli nie masz zagrożenia, jeżeli idę, a tylko czuję ewentualnie swoje, wiesz, słabości z tyłu głowy, że jest mi niewygodnie, że jest mi źle i tak nie, dalej. Nie, no ja myślę bardziej o takich momentach, w których zaskakuje cię właśnie czy choroba wysokościowa, czy masz jakieś takie, wiesz, już odcinki pod tytułem tego, że rzeczywiście cię odcina, a bardzo okay. tego chcesz. No ja nie miałam takich sytuacji, w których, nie wiem, mój organizm mówił, czy czułam się tak źle, żebym się musiała wycofać. Po to też idziesz z innymi osobami, które cię obserwują i oczywiście, jeżeli dzieje się coś wykraczającego poza normę, nie wiem, ból głowy, który wskazuje na to, że masz problemy z adaptacją do wysokości i mogą pojawiać się problemy, to jest momentalny odwrót w dół. Albo nawet może potrzeba już, wiesz, poprowadzić rescue. Więc jeżeli są momenty, że jest zagrożenie, tak jak na przykład w przypadku Manaslu, to jest wyprawa, której my nie zakończyliśmy sukcesem. 3 razy podchodziłam i byłam na wysokości 6600 metrów i 2 razy podczas wejścia na summit wycofaliśmy się, bo niestety warunki były zbyt niebezpieczne, żeby dalej iść, więc... I co wtedy czujesz? To był też moment i jakby duża lekcja, żeby nauczyć się, jak akceptować taki zwrot. I uważam w tym momencie, uważam, że wspinaczka w Himalajach, niezależnie czy 6 czy 8 tysięcy, w sumie w zasadzie w każdych górach, to jest tak, że o tym, czy wejdziesz na szczyt, czy nie, decyduje przyroda i warunki pogodowe. Niezależnie od tego, jak będziesz przygotowany, jaki sprzęt zabierzesz, z kim tam pójdziesz, tak naprawdę decyduje przyroda. Czyli musisz mieć też szczęście. Musisz mieć szczęście i myślę, że respekt po prostu do przyrody i do gór i do miejsca, w którym jesteś, bo my jesteśmy takimi malutkimi mróweczkami tam. Jaki był taki moment najtrudniejszy w którejś z twoich ekspedycji, taki, który był takim, który będziesz pamiętała do końca życia, takim, który był albo niebezpieczny, albo bardzo trudny, takie coś, z czego jesteś też z siebie dumna, że udało ci się to przezwyciężyć, albo nie wiem, siła z góry, jakakolwiek, czy energia z dołu cię popchnęły? Jest dużo takich momentów. To nie jest tak, że jest jeden, więc... To bardziej walczysz rzeczywiście, jakbyś już miała porównać. Okej, ty mówisz, że twój organizm był dobrze przygotowany, ale na tej szali, na tej wadze częściej ludzie mierzą się z tymi problemami zdrowotnymi, czy częściej mierzą się ze swoimi lękami, ze swoimi słabościami? Myślę, że to jest... Indywidualnie, i że to mogą być naprawdę obie te rzeczy i też w zależności od tego, na jakim jesteś odcinku, w jakim momencie. I ja ogólnie, tak może nieskromnie powiem, ale cieszę się z tego wejścia na Everest i z tego, jak przebiegł sam summit push i z tego, że udało mi się wejść w dobrym tempie na szczyt i szybko zeszliśmy do kampu drugiego tego samego dnia. Brzmi easy, nie? No w sumie się cieszę, że... ale właśnie cieszę się, że podczas tej wyprawy nie było takiego momentu, w którym ja mogę powiedzieć, że zawaliłam albo że coś zrobiłam nie tak.
zasadzie, bo były momenty, które były sytuacjami niepokojącymi, w którym ja musiałam podjąć decyzję sama za siebie, co zrobić dalej, pomyśleć na zimno i na chłodno, jakie mamy warunki i co dalej mam. Przykład. Nie wiem, masz odmarznięty palec i... No właśnie nie, wróciłam na szczęście ze wszystkimi palcami bez żadnych odproszeń i to jest jeden z dużych sukcesów. Wejście na... Ja wchodziłam w drugim oknie pogodowym i w zasadzie wchodziliśmy podczas sezonu, który był najbardziej oblegany, ale wchodziliśmy zupełnie sami. Małą grupą, była nas chyba szóstka i do tego sześć przewodników, czyli 12. Jaki to był miesiąc? To był maj. Okay. Pierwsze wejście okna pogodowego to było chyba 16, 17, 18. Ja na szczyt weszłam 21, więc... To są twoje urodziny co roku teraz? Nie, ale to są na pewno takie daty, które ktoś cię obudzi w środku nocy i pamiętasz to... No. No i teraz wrócimy, bo cię wybiłem do tego momentu, w którym była ta sytuacja. Nie miałam odmrożonych rąk, miałam coś innego. Tak, i doszliśmy do kampu czwartego. W kampie czwartym, przez to, że szłam właśnie z taką małą grupą, kamp czwarty był w zasadzie pusty. Było zaledwie może dwie dodatkowe ekspedycje i nasze, z naszej firmy ekspedycyjne. I każdy z nas, okazało się, że ma w ogóle swój namiot. Spaliśmy we dwójkę, co się, wiesz... Rzadko kiedy zdarza, ale jakby pierwsza grupa wspinaczy wchodziła, były te namioty przygotowane, mieliśmy bardzo świetne warunki. I ja byłam tylko i wyłącznie ze swoim przewodnikiem, z którym mieliśmy trochę problemy komunikacyjne, bo słabo mówił po angielsku, więc dużo rzeczy musiałam próbować zrozumieć. No i wyszliśmy w środku nocy. Nasze wyjście było przesuwane o kilka godzin, bo wiatr od momentu, kiedy doszliśmy o godzinie 13, z godziny na godzinę robił się coraz bardziej mocny, więc był taki moment, w którym się zastanawiałam, czy my w ogóle wyjdziemy tego dnia na szczyt. I to jest taki moment, w którym obserwujesz tego faceta, który jest twoim przewodnikiem, on nie do końca mówi po angielsku i to on ci daje to zielone światło, albo to od niego czekasz, jakby... Na niego zrzucasz w tym momencie trochę odpowiedzialność. Jeśli on się pomyli, to jakby to nie jest tak. To nie jest też do końca tylko jego decyzja, bo my mamy komunikację z liderem grupy, którym najczęściej jest albo w kampie drugim, albo w base campie. Te osoby mają informacje, mają dostęp do internetu, mogą sprawdzić prognozę pogody, więc po prostu jest sygnał z bazy na to, jak wyglądają warunki pogodowe, czy ten wiatr powinien się nasilać, czy powinien przyciągnąć w ciągu kilku godzin ustać. No i w taki sposób podejmujemy decyzję. To jest też tak, nawet jeżeli byłyby super warunki, ja bym powiedziała, że nie idę, bo źle się czuję, no to po prostu się wycofujemy. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, czy ty i twój przewodnik? Tutaj idę z przewodnikiem, czyli okay. Niezależnie od tego, co się dalej... Znaczy każdy jest osobno ze swoim przewodnikiem i on podejmuje decyzję za siebie. Okej, okay, a powiedz mi, no i nie dokończyłaś ten moment taki, wyszliście, były ciężkie warunki, nie wiadomo było, czy wiatr ustanie, czy nie i co dalej? No i wyszliśmy z rozmowy przez radio, miałam informację, że wiatr powinien ustać w przeciągu kolejnych godzin, tylko była taka mała zależność. Patrzyłam na zegarek i się zastanawiałam, o co chodzi, że jest godzina 21, a nie ma jeszcze zachodu słońca, że jest bardzo jasno jakby na tą godzinę. I sprawdzałam wszystkie urządzenia, które mieliśmy i wszystkie urządzenia pokazywały tą samą godzinę, ale nie za bardzo ona mi się zgadzała z tym, co było na zewnątrz. W każdym razie wyszliśmy o godzinie tam 12, już byłam gotowa, powoli się zaczęliśmy zbierać, mieliśmy wyjść z namiotu o godzinie 1 w nocy. Jak wyszliśmy, okazało się, że jest burza śnieżna, że bardzo mocno pada śnieg
i że jest bardzo mała widoczność przez to. I było bardzo zimno, więc ja zakładałam, że jak wyjdziemy z namiotu, to spędzimy jeszcze 10-15 minut na przygotowanie, to znaczy na założenie raków, na założenie sprzętu, tlenu, plecaka, to wszystko zajmuje, nie wiem, z 3-4 razy więcej czasu, bo po prostu nie jesteś w stanie wykonywać ruchów tak samo jak teraz, jak tutaj jesteśmy, więc zaczęliśmy się przygotowywać. Okazało się, że jest ogrom, że jest burza śnieżna, więc wiedziałam, że nie możemy tego przedłużać, tylko po prostu trzeba ruszyć. Było bardzo zimno, więc stanie w jednym miejscu mogło spowodować, że wytracimy energię i ciepło i możemy się narazić na odmrożenia. Widziałam, że z naszej ekipy przygotowują się kolejne osoby, że paliły się namioty, że coś się działo, że przygotowaliśmy, że ruszali, ale no ja wyszłam trochę wcześniej, więc mówię do mojego nimi, że chodźmy powoli i będziemy, ale będziemy iść po to, żeby nie wytracać tego ciepła i po prostu ktoś powinien do nas dojść. No i warunki na ten moment były dosyć niesprzyjające, dokładnie. Ale pierwszy odcinek z Base Campu, i to też jest ważne, jakby czy znasz drogę, czy jesteś w stanie, jakby czy wcześniej ją przeanalizowałeś z kimś, kto na przykład wchodził tam i kto ci powiedział mniej więcej, jakich odcinków, jakiego etapu możesz się spodziewać. Więc ja wiedziałam, że pierwszy odcinek, który będzie trwał może nawet 1,5 godziny, jest odcinkiem bardzo bezpiecznym. Jest to praktycznie płaski odcinek, później podejście po śniegu, już na linię, po prostym, delikatnym wzniesieniu. Więc po prostu zdecydowałam się, że będę kontynuować, iść powoli, czekać po prostu na ekipę, która ze mną dojdzie. No i po drodze idąc spotkaliśmy, na drodze minęliśmy kogoś, kto prawdopodobnie zmarł dzień bądź maksymalnie 2 dni wcześniej. Po prostu praktycznie, nie wiem, 500 metrów od kampu czwartego leżał ktoś, kto był prawdopodobnie ściągany i była próba ratowania tego człowieka, bo był związany liną i było widać, że był ciągnięty, ale już nie żył od jakiegoś dłuższego czasu. Więc też to jest taki moment, który ci daje impuls w środku, że no to nie jest zabawa. Mówimy tutaj o warunkach, które naprawdę jeden mały błąd może powodować śmierć. I to nie są zbyt duże słowa. To są realia na 8000 metrach. Myślę, że warto o tym powiedzieć, bo nie chciałabym, żeby ktoś z widzów, widząc mnie, czy ładne nagrania, które są na moim Instagramie, myślał, że jest to coś łatwego. Bo sama wspinaczka i bycie tam, jakby to są moje emocje. Ja to tak spostrzegam. Ja będąc tam czuję, że żyję, ale no chciałabym po prostu, żeby każdy wiedział, po to o tym mówię, żeby każdy zdawał sobie sprawę, że jeżeli mówię, że przygotowywałam się przez 2 lata, że trenowałam, to naprawdę zrobiłam, staram się zrobić wszystko, żeby się po prostu zabezpieczyć i że to naprawdę są warunki, w których jesteśmy narażeni na śmierć po prostu. No każdy mały błąd może nas kosztować życiem. Kiedy widzisz coś takiego, kiedy jesteś, no chyba można powiedzieć to bardzo dosadnie, w strefie śmierci, kiedy jesteś tak blisko tego, to był ten moment taki mrożącego krew w żyłach impulsu, który spowodował, że zastanowiłaś się 2 razy, czy on co tak, co spowodował na pewno tobie? Jakby szybka, zimna kalkulacja, że Magda, musisz no jesteś tutaj z kimś, z przewodnikiem, ale to ty musisz decydować i teraz to jest twoja decyzja, czy idziesz dalej, czy nie. I musisz jakby tak ocenić swoje możliwości, żeby ewentualnie wycofać się w odpowiednim momencie, bądź iść dalej.
I ja w tym momencie sobie, tam było jeszcze kilka sytuacji, ale skracając całe to podejście, dałam sobie taki bufor, że podchodzę do ściany, czyli zajmie mi to jeszcze jakieś tam 30, może 40 minut. Jeżeli w tym momencie wiatr się nie uspokoi, to ja zawracam. Wracam z powrotem do kampu czwartego. I no ale zdecydowałam się, że idę. Wiedziałam, jakby znałam ten odcinek, że jest prosty, więc wiedziałam, że jeżeli nawet coś stanie, nie wiem, jeszcze bardziej zacznie wiać, to jestem w stanie w 20 minut zejść w dół. Ta osoba, która tam była już nieżyjąca, to była osoba, która najprawdopodobniej w tym samym momencie odpadła, że tak to ujmę, z tej możliwości? Czy to była osoba, która najprawdopodobniej już schodziła? Nie wiem. Okay. Nie wiem. Wiem, że na pewno to była osoba z tego sezonu i że to się musiało zdarzyć kilka dni wcześniej. Wiem na pewno, że ta osoba już nie żyła, bo się zatrzymałam i pytałam 3 razy swojego przewodnika, czy jest pewny. Zresztą było widać, oni sobie przekazują takie informacje pomiędzy, wiesz, firmami wyprawowymi, więc... Co się robi z taką osobą, która już jest nieżyjąca w jakiś sposób? Te osoby, które ją ratowały, albo jak wygląda, czy wygląda jakoś, bo to też chciałbym odpowiednio i empatycznie nazwać, czy jest jakiś rodzaj pogrzebu w Himalajach, czy po prostu... Wszystko zależy od tego, na jakiej wysokości się to wydarzy i od tego, jakby co i w jaki sposób rodzina może to zorganizować, bo to jakby koszt zniesienia, czy w ogóle koszt ratownictwa na tej wysokości jest ogromny. I dopóki jeszcze jest to akcja ratunkowa, no to jesteśmy ubezpieczeni i najczęściej zostanie to pokryte z ubezpieczenia, które mamy. W przypadku zwiezienia zwłok z tej wysokości musi to zostać pokryte chyba przez rodzinę i są to ogromne koszta. Doszłaś do tej ściany, dałaś sobie te 30-40 minut i co? I się okazało, że wiatr przestał wiać. I widziałam niebo, widziałam gwiazdy na niebie. W zasadzie było bardzo się... Śniegu już nie było zamieci. Wiatr może wiał, ale wiesz, no jakby to nie była ta burza. Były zupełnie normalne warunki. I tego dnia, od tego momentu wchodziliśmy można powiedzieć w super warunkach, znaczy było bardzo zimno, myślę, że temperatura była około minus 30 stopni, więc to są ogólnie ciężkie warunki, no ale nie było wiatru i można było bezpiecznie, wiesz, podchodzić. Uśmiechnęłaś się do siebie, czy co sobie wtedy jakby... Tak, no pomyśl... Idziesz 30-40 minut, mówisz, daję sobie bufor, tak, dochodzę i no daj mi jeden sygnał trochę na tej zasadzie i wejdę i dostajesz ten sygnał i co wtedy? No i pomyślałam sobie, kurczę, byłam tak blisko odwrotu, jeżeli bym się odwróciła i wróciła do kampu czwartego, nie wiem, jakby się dalej losy potoczyły. Nie wiem, czy bym poszła drugiego dnia, czy miałabym możliwość, czy nie. Okay. Nie wiem, czy bym weszła na szczyt. Może tak, ale każdy dzień na tej wysokości to jest ogromna utrata energii. To nie jest tak, niezależnie od tego, czy jesteś na tlenie, czy nie. Czyli podejście jest zawsze najpewniejsze i takie, które powoduje... Okej, no ja nie wiem właśnie. Czyli to, czego to zależy? Jakby te zależności cały czas... Wiesz. No bo przebywanie na wysokości powyżej 8000 metrach, przede wszystkim na tej wysokości musisz albo być zaadaptowany, czyli całą rotację, którą robiłeś, musiałeś zrobić pod wejście bez tlenu. Ja takiego nie miałam, więc musiałam korzystać z tlenu, z butli tlenowej. A jeżeli byśmy zeszli na dół i okazało się, że muszę zostać na przykład, że kolejne okno pogodowe nie jest kolejnego dnia, tylko za 2 dni, to wcale nie oznaczałoby to, że na przykład jest odpowiednia ilość tlenu. To, że my idziemy z firmą ekspedycyjną, że mamy zapewniony jakiś tlen, to nie znaczy, że tych butli jest tam nie wiadomo ile. Ja zawsze wykorzystuję tego tlenu jak najmniej, oszczędzając go, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Przecież idąc na
nawet ze swoim przewodnikiem, niezależnie jak on jest mocny i czy to jest szerpa, czy nie, to jest człowiek. Może się coś wydarzyć, może się uszkodzić, wiesz, wentyl, może będziemy mieć problemy, może spotkamy kogoś po drodze, kto będzie potrzebował tlenu. Więc jest tak bardzo dużo, wiesz, czynników, które mogą spowodować, że nie będziesz miał szansy jeszcze raz podejść. Że w tym miejscu sobie pomyślałam, wow, Boże, no po prostu, no nie wiem, no miałam szczęście, nie wiem jak to nazwać, po prostu cieszyłam się z mojej decyzji, że jednak zdecydowałam się podejść w to miejsce i że przestało wiać i że mogłam kontynuować dalej wejście. A powiedz mi z perspektywy już tego podchodzenia od tej ściany, tego momentu, w którym dostajesz ten sygnał i jesteś na ostatniej prostej, tak możemy powiedzieć? Nie, dopiero zaczynamy wejście. Okej. No, czyli dopiero od tego momentu tak naprawdę zaczynamy pierwszy etap podejścia na szczyt Everestu. I tam jest, można powiedzieć, że takim środkiem jest The Balcony na 8430. To jest takie wypłaszczenie w kształcie siodła. No i właśnie pierwszy ten odcinek odbywał się w nocy. Znaczy całą trasę szliśmy w nocy. I to, co mi się nie zgadzało cały czas, mówię, jak to jest, że ja patrzę na zegarek, bo co jakiś czas, nie wiem, tam mniej więcej byłam w stanie określić, że nie wiem, musiało minąć już ze 2 godziny. Bo nawet spojrzenie na zegarek to jest bardzo duży wydatek. Musisz stanąć w odpowiednim miejscu, bezpiecznym dla ciebie, dla osoby, która idzie z tobą, tak? Zdjąć, docisnąć się po prostu do tego zegarka, żeby zobaczyć. Więc to nie jest tak, że sobie sprawdzasz co 15 minut, gdzie która jesteś, jest na jakiej godzina. Wysokości i która jest godzina. Musisz, nie wiem, jakoś określić sobie w głowie, że już dużo czasu minęło i dobra, sprawdzę mniej więcej, gdzie możemy być. Znaczy... Czyli w głowie musisz mieć topografię terenu, musisz mieć jakieś wyczucie czasu, tempa, bo to tak. Też na pewno jak gdyby jest istotne, żeby wiedzieć w jakim czasie jesteś w stanie ile przejść. Tak, nie? Tak. No i dochodziliśmy i mówię, za mną doszedł mój kolega, który zdecydował się, że pójdzie ze mną z grupy i jego przewodnik, więc wchodziliśmy w czwórkę. Okej. I tego dnia przed nami były tylko 3 osoby. Więc cała trasa była pusta. No, nikogo nie było. Były takie momenty, że ja nawet tych 3 osób przede mną nie widziałam. Zupełnie jakby cały Everest bez ludzi. Więc jest to absolutnie czymś innym niż to, co najczęściej widzimy na zdjęciach, tak? Te sznury ludzi. To jest dla mnie ogromne przeżycie i doświadczenie. Mieć możliwość doświadczenia tych gór jakby osobiście, tak zupełnie tylko dla mnie. No i podchodząc do góry, spojrzałam na zegarek, nie wiem, czy była 5 czy 6 i mówię, cholera, gdzie jest wschód słońca, gdzie jest światło? Już wiedziałam, że jestem zmęczona, że potrzebuję takiego punktu przełomu, trochę wiesz, odseperowania tego, co się wydarzyło, że potrzebuję tego światła, a jeszcze wciąż tego nie ma. Czyli najpierw był za późno zachód, teraz jesteśmy na etapie, w którym jest za długa noc, trochę tak, w głowie. Tak. I właśnie próbowałam i mówiłam do Amira, do swojego przewodnika, mówię, że gdzie jest słońce, że już powinno być słońce, tak? A że wciąż nie ma wschodu słońca. No ale oni nie kumali. Amir też bardzo słabo mówił po angielsku, więc mówię, dobra, no idziemy. I w końcu, to jest niesamowite, ale ja doszłam do tego The Balcony, kilka minut przed wschodem słońca, jak się zaczął tak dzień, wiesz, rozjaśniać i miałam możliwość właśnie zatrzymania się w takim dość bezpiecznym miejscu, wygodnym i obserwowania tego wschodu słońca, co się później okazało, jak się zorientowałam, nasze zegarki przestawiły się na czas chiński o 2 godziny do przodu, więc to były te 2 godziny, które prawdopodobnie ja wyszłam z namiotu trochę za wcześnie, że gdybyśmy wyszli później, to burzy pewnie już w kampie czwartym już by nie było, tak? I dlatego wschód słońca był też później według zegarka, tak? I wszystkim przestawiły się zegarki? Tak, tak. Bo no to jest dobra, jakby Everest jest na granicy nepalsko-chińskiej, więc... No dobra, a to czemu nikt nie miał zwykłego zegarka ze wskazówkami? Takiego na baterię? Ja nie miałam, a Sherpowie czasami nie mają z sobą nawet telefonu.
Czyli to jest całkowite odcięcie od bodźców, od świata, w świecie, nie chcę mówić social mediów, ale w świecie tempa, w świecie, gdzie nie możesz się zatrzymać. Jakie to jest uczucie? Absolutnie, znaczy już w ogóle sam trekking, wyjście w Himalajach jest tak, że po pewnym czasie ty określasz czas albo kalendarz według dni, nie wiem, dzisiaj jesteśmy na czwartym dniu podejścia, tak? Nie wiesz w ogóle, jaki jest dzień tygodnia. Żyjesz od poranku do obiadu i do kolacji i stajesz kolejnego dnia. Naprawdę to jest taka poza czasem żyjesz. Tak, tak jest. I powiedz mi, i jesteś na tym wschodzie słońca, na balkonie świata, można by rzec. Trochę sobie jakby przestawiłaś te godziny czasowe, ale wyszło na twoje. No, bo obserwowanie takiego wschodu słońca z tego miejsca to jest w ogóle, czy to jest błąd jakiś techniczny z perspektywy, czy to było duże zagrożenie, że te zegarki się też przestawiły, czy to nie, nie bo, do końca? Jeżeli wyszliśmy o godzinie tam 12 czy 1, wejście na szczyt mogło trwać, nie wiem, 10 godzin, to wciąż mamy czas na to, żeby zejść tego samego dnia, więc nie było tutaj, nie stworzyło to żadnego zagrożenia. A mogło? Jeżeli to przesunięcie byłoby jakieś inne... Znaczy czasowo był czas na to, żeby wejść i żeby zejść. Jeżeli by się pogoda zmieniła, no to w każdym momencie i niezależnie od tego, pogoda, która się zmienia w którymś odcinku, no może... No tak, ale wy dostawaliście info przez radio, a oni mieli dobry czas. Czy oni też mieli de facto, wiesz, w tym momencie, w którym wychodziłaś z tego namiotu i była ta burza śnieżna, to ty dostawałaś informacje odnośnie pogody z miejsca, w którym ktoś miał inny czas niż ty w tym momencie. No ale dobrze, jesteśmy na tym balkonie, wschodzi to słońce i jeszcze zostaje ci teraz ostatnia prosta? No drugie połowa wejścia. Okej. I jak to przebiegało? Już zdecydowanie wiesz, jak jest wschód słońca i masz koło siebie widoki, czyli to tak naprawdę... Wystrzał adrenaliny? Tak, zdecydowanie. To jest jakbyś zaczynał, jakbyś rozpoczynał drogę... Na nowo. Tak, od nowa, więc była przepiękna pogoda. Ja widziałam po horyzont górę, więc ten odcinek był naprawdę niesamowity. Bardzo niebezpieczny, duża ekspozycja. Pamiętam jeszcze, jak doszliśmy do Hilary Step, to wziąłem głęboki oddech i mówię okej. Ale no było pięknie, nie mogłabym sobie wyobrazić lepszego dnia na wejście. Tak. A powiedz mi, bo to jest trochę tak, że człowiek jakby się stymuluje cały czas w życiu. Tak. My jesteśmy na wiecznych bodźcach i jakichś takich względem siebie też podnieceniach, mniejszych, większych wystrzałach hormonów, etc. Jak to jest ogarnąć się i zrobić sobie zimny prysznic przy minus 30, kiedy stoisz na balkonie, wschodzi słońce i poziom adrenaliny, poziom jakiegoś takiej ekscytacji sięga na 100% zenitu, bo najprawdopodobniej to jest widok, którego nigdy wcześniej się nie doświadcza i masz takie... A później musisz zrobić: Magda, dobra, spokojnie, jakby jeszcze długa droga przed tobą i teraz musisz też analizować technikę. Jak to jest się studzić w takim miejscu? Znaczy ja na przykład od samego początku wiem, że wejście na szczyt, i tak jestem jakby zaplanowana, że wejście na szczyt to nie jest koniec drogi, to jest połowa drogi, więc ja owszem dałam sobie chwilę na to, żeby spojrzeć na horyzont i pomyśleć sobie w tym momencie, gdzie jestem, gdzie udało mi się dojść i nacieszyć się tą chwilą, ale absolutnie jakby nie ostudziło to mojej energii. Jakby ja wiedziałam, że teraz to się zaczyna droga. I teraz ja z tych 8848 muszę zejść na 6400 tego samego dnia za kilka godzin. A jak zarządzasz energią od wejścia? Bo ten balkon to jest takie miejsce, z tego co nabywam informacje w trakcie tej rozmowy,
trochę przełomowe z perspektywy tego, że idziesz na podnieceniu, że zaraz zdobędziesz, ale jeszcze musisz zarządzić, bo na szczycie cieszysz się chwilą, myślisz sobie, dobra, to teraz wszystkie ręce na pokład, żeby bezpiecznie też zejść, no bo jakby rozpoczynam drugą tą drogę. Ale jak wygląda moment od tego balkonu do wejścia na sam szczyt? Na jakich emocjach wtedy wchodzisz? Wiesz co, każda, myślę, że z ekspedycji, na których wcześniej byłam, nauczyła mnie tego, żeby patrząc na horyzont, żeby ci się nie wydawało, że tam już jest szczyt. Żebyś nie szedł myśląc, że dojdziesz tam i to już jest koniec twojej drogi. Albo, że na przykład zapytasz się swojego przewodnika, słuchaj, ile będziemy iść, a on ci powie, że 6 godzin, a ty idziesz 9. Bo często tak jest, że widzisz gdzieś jakiś pułap skalny, wydaje ci się, że to koniec, dochodzisz, a okazuje się, że to jeszcze nie jest. I taki się mówi, falsz summit jest na Everestie, to znaczy jest taka chopka śnieżna, która się wydaje, że to już jest ten szczyt. I bo idziesz i dalej już nic nie widzisz, dochodzisz, a tam się okazuje, że jeszcze raz schodzisz delikatnie w dół i jest kolejne podejście. Więc ja trochę wcześniej już na pozostałych wyprawach jakby przeżyłam takie zawody, że tak powiem. Więc po prostu dopóki de facto nie dojdziesz. Pamiętam, że jak Nima mi powiedział, patrz, tam jest szczyt, to ja mówię... Nie ufam mu. Ja lepiej tam dojdę i sprawdzę, czy to jest szczyt. Jakby nawet to kilka metrów przed szczytem, wiesz, nie dawałam sobie tej szansy i nadziei, że doszliśmy do tego momentu. Dopiero jak stanęłam tam, mówię, okej, już nie ma gdzie iść dalej, już nie wejdę wyżej. Co wtedy? No tak jak mówiłam, chwilę. Ile to trwa? Ile to jest ta chwila? Wiesz co, my tam chyba spędziliśmy... Odliczasz ją emocjami, odliczasz ją czasem, jak to wygląda? Ciężko jest zdać sobie sprawę, ile czasu tam jesteś. Musisz się pilnować z czasem, bo to też zależy od tego, ile masz tlenu i przebywanie na tej wysokości po prostu. No ale już wiemy, że ty byłaś oszczędna. Tak, no na tyle i na ile mogłam, ale jeszcze miałam całe zejście w dół, więc my spędziliśmy tam około chyba 30 minut, może 35, to jest dość dużo. To długo, to no taka dłuższa chwila. Tak. Wiesz, zanim doszliśmy do szczytu, chwilę się tam ogarnęliśmy, ja miałam jakieś zobowiązania, żeby zrobić zdjęcia dla swoich partnerów. Później okazało się, to że... To też pcha do góry? Tak. To było... Kiedy masz takie poczucie, że ktoś dał ci tobą, szansę, tak. I ktoś z tobą idzie, to jest jakiś... Czy to jest zbędne poczucie odpowiedzialności? Ty uważasz z perspektywy też osoby wchodzącej? Czy to jest motywator? Jak oceniasz to? Może, znaczy, myślę, że jest różnie, bo możesz mieć, nabrać sobie odpowiedzialności i czuć może zbyt dużo na plecach ze sobą. No bo myślisz sobie, dobra, jak teraz nie wejdę, to następnym razem nie dadzą mi tej szansy. Ja na szczęście nie miałam takich zobowiązań, które by mnie, wiesz, tak za mocno przyciskały na przykład do tego, że coś muszę. Absolutnie. To było, że powiem, wsparcie. I jak się uda, to się uda. Tak. I no, to ale było... to zawsze trochę podświadomie człowieka stymuluje. To jest duże wsparcie, wiesz, bo ja miałam w ogóle bardzo krótki czas na to i to wszystko się działo z ekspedycji na ekspedycję. Jestem w tym wszystkim sama. To też jest inny projekt w ogóle, próby znalezienia do jakiegoś finansowania czy sponsoringu, czy współpracy z firmami, które chciałyby ci na przykład w tym pomóc. I to był dla mnie ciężki okres w ogóle poszukiwania firm, które mogą mi pomóc. Więc było to dla mnie ważne, że mimo udało mi się znaleźć kogoś, kto też wierzy jakby we mnie i w moje plany i marzenia, że mogę to zrobić, tak? Więc to miało ogromne znaczenie, aczkolwiek chyba najważniejsze jest to, w jaki sposób ty się komunikujesz czy z rodziną, czy z partnerem jakby. I tutaj, wiesz, dla mnie najważniejsze było przede wszystkim, żeby zejść z tej ekspedycji i wrócić do domu. Niezależnie od tego, co by mnie tam po drodze napotkało. Więc ta myśl o tym, że ktoś cię wspiera i rodzina przede wszystkim, ma największe znaczenie. O czym marzysz teraz, jeśli chodzi o szczyty następne? Mm. Właśnie myślałam o tym niedawno, że
Mam w sobie taki spokój. Dużo się też wydarzyło w ostatnim sezonie w górach z moimi przyjaciółmi i czuję się spełniona i zrealizowana. Nie mówię, i w zależności od tego, jak się dalej potoczy moja droga, jakie będę miała możliwości, to będę na pewno je wykorzystywała. Teraz w kolejnych planach, jakby w sobotę wylatuję na Aconcagua, już trochę zmieniając, przeskakując Himalajów, rozpoczynając projekt Seven Summit, czyli 7 najwyższych szczytów z 7 kontynentów. Później wracam na 2 tygodnie do Warszawy i jadę na Kilimandżaro do Tanzanii, więc to są tak naprawdę 2 ogromne projekty, tylko bardzo blisko koło siebie, jest intensywne. No i później chciałabym wrócić do domu i poświęcić po prostu trochę czasu dla rodziny. Ja zawsze życzę wszystkim, kiedyś usłyszałem takie piękne życzenia i teraz od paru dobrych lat je powtarzam i myślę, że nikomu one się tak nie przydadzą jak tobie, żeby wiatr zawsze ci wiał w plecy, a słońce świeciło w twarz. Wszystkiego najlepszego. Bardzo, bardzo mocno trzymam za ciebie kciuki. Zapraszam na drugą połowę rozmowy, jak już wrócisz z tych wypraw. Trzymam za to kciuki, będę bacznie obserwował, będę też ci gdzieś tam w myślach kibicował. Myślę, że to są piękne marzenia i realizuję je. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo i dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Moją gościnią była Magdalena Madej. Wow, duże ciary w tej rozmowie. Jeśli jesteście dalej z nami, to mam nadzieję, że wam się podobało. Do usłyszenia. Powodzenia. Do usłyszenia. Zza kulis, czyli Z.